Siemanko, siemanko, zaraz wchodzimy. Cierpliwości, bo tutaj coś sprzęcik nie zastartował. No i trzeba tutaj ogarnąć temat. Dobra, chyba wszystko działa. Zaczynamy? Chyba tak. Cześć, cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie 25 marca 2024 roku. 3 minuty spóźnienia, 3 minuty po godzinie 17, no ale... Ja się przyzwyczaiłem, że ja zawsze na ostatnią chwilę wszystko robię, natomiast... Cóż, począć. To co, włazimy do tego naszego cudownego sklepu? What is it? Co to się tu dzieje? No dobra, proszę Państwa. Mamy jednego miglanca. Tego zapauzujemy. Zdrowotności po Bellusie. Pisze Tequila. Dziękuję bardzo. Fabian, Maniek, Klaudus, jest Cysio, Karin, Różyczka, Wojtuś, proszę bardzo. O, Sołtysek przyszedł. Kozakola, no i Tequila oczywiście. Wszystkich witam, tych, którzy się przywitali, tych, którzy się nie przywitali, bo się wstydzą albo coś. Ale tu, kuźwa, mało miejsca jest. Zdecydowałeś się na live pomimo choroby? No tak. Oczywiście. Chodźmy tu. Pierwsza zasadnicza kwestia. Zapłaćmy rachunki. Nie musimy. Wow. To wykupmy w takim razie wszystkie sekcje magazynowe. Bo jak się je wykupi, to w magazynie dzieje się magia. Ta-dam. Takie rzeczy. Wojtek, po Bellusku ta gra cię wykończy, chorujesz, a pieniędzy nie widać. To jak w życiu. Robię live'a, a donate'ów też nie widać. Żartuję oczywiście. Dobra, ciśniemy tutaj może jakieś te... Co to, co żeś zrobił? Ale co? Ale what? A zrobisz podanie? A czytaj, Kozakola, trochę. A czytaj troszeczkę, co się na ekranie, kuźwa, dzieje, bo naprawdę, no czasami to... Przecież ja piszę to po coś, nie? Czy zamówiłeś już ryż kosmaty? Jeszcze nie. Smyraj konara, pisze diabełek. Pisiorek diabełką. No dobra. Gdzieś to rzucił. Dobra, może to być. Musimy to zrobić jakoś tak w miarę z głową. To co my tutaj mamy? Mleko, jakieś coś. Wiecie co? Ja to stąd zabiorę. A patrz, kurde, ale Kozakola ma to rację. Klaudia, nie obejrzałeś odcinka, to nie wiesz. Widzisz. A wiem, że się opierdzielasz.
O, Klaudia ma też inne zajęcia i obowiązki. Ty, żartujesz? Ale to słuchaj, ty przestań kuźwa na biednego syna zwalać winę, bo wystarczy, że mu wujka pabeluska odpalisz i już jest spokojny, kuźwa, i już wszystko tego, i już sobie ogląda, a ty masz spokój. Jak tak można, ty, kuźwa, ty, na bezczela po prostu, wszystko na dziecko. Artuś wujek cię będzie bronił. Nie bój żaby. Paweł, bo cię serio znajdę. No przecież ty wiesz, gdzie jestem. To kuźwa, to co to szukać mnie nie musisz. No to chodź. No już ci wczoraj pisałem, chodź. A ty nie chciałaś, no to wolałaś głodować. No to proszę bardzo. I nie strasz, nie strasz, bo wiesz, co się stanie. Dobra, to teraz tak. To będzie... Czekajcie, nie, jeszcze moment. Jeszcze chwilunia. Jeszcze momencik. Nie, zmieniam jednak tę koncepcję. Kurde, że naprawdę nie można tutaj z tą kolizją czegoś zrobić. Tak zrobimy. To są groźby karalne. O, ale nie znam konkretnego adresu. Widzisz, bo z tego adresu, który znałaś, to ja przytomnie spierdoliłem. Bo wiedziałem, co się będzie działo z tobą. Hopsia, hopsia, hopsia. Cześć, Maniuś. Ale fajny jest taki ten wykoksowany, taki wielki magazyn. Maniek łatwy. O. Siemanko. Dobra, musimy pomyśleć i przemyśleć przede wszystkim. Jak co zrobić, żeby dobrze było w tym magazynie? Się wszystko powypieprzał. I odzyskaliśmy 3 regały, które za chwilę... Władczynioła. 242,80 zł. Dodatek chorobowy. Wracaj do zdrowia, tatku. O, proszę bardzo. Będzie na lekarstwa. Dzięki wielkie, Różyczko. Brawa dla ciebie.
Teraz tak, tutaj ładnie sobie poustawiam te regały i tu będziemy mieli chemię, bo mnie tu tak bardzo wygodnie jest tutaj tę chemię trzymać. Dobra. I teraz tak, cały ten regał to będzie sraj taśma, znaczy papiery wartościowe Maniakela. Te zwykłe, nie? Czy my już mamy licencję na te drugie papiery? Tego nie pamiętam. Nie było muzyki. A, no tak, no, nie było muzyki, bo tam powyżej jakiejś kwoty to mi robią niespodziewankę, więc nie grają muzycznie, tylko ja o tym nie wiem. Tylko dopiero jak się Iwona odezwie, no to wtedy wiem, nie? Taka niespodziewanka to ma być dla mnie. Dobra, zobaczmy, czy my posiadamy tutaj licencję na te drugie papiery, ale chyba nie. Chyba nie posiadamy. No nie, nie ma. Dobrze, a ile by mnie kosztowała ta licencja? 1950. O, to ta jest. Ale to jeszcze nie mamy poziomu tutaj. Niedobrze. O, niedobrze. Może się uda zrobić po jednym regale w magazynie na każdy produkt. Wiesz co, Maciej, wątpię w to. O, Mars lubi oglądać gra na kompa. No, się chwali się. Chwali się, chwali. Dobrze, zróbmy może to w ten sposób, o. No dobra, no. To teraz tak, co ja tu kuźwa naciapciałem znowu. Herbatki, nie herbatki. A miejsca na sklepie to trochę brakuje. No nic, dobrze. Ogarniemy temat. Czyli tak, na sraj taśmę drugiego typu miejsca nie mamy. Natomiast tu, co by tutaj można było dać? Co my tam jeszcze z chemii byśmy mieli? Chemia. Taś. Kuźwa, no. Dobra, zamawiamy wszystkiego po jednym. Po to, żeby wytyczyć im półki. Sorbik, tak, to jest inny safe. Przenieś sklep do magazynu, teraz jest znacznie większy. A, Klaudia, jaka dzisiaj jest uszczypliwa, więc trzeba by i Klaudię uszczypnąć. Dobra, alkohole to my później będziemy ogarniać. Dobra, na razie chemia. Chemia, kuźwa, ziemniak to nie chemia, ty. Dobra, ten zostawimy na sraj taśmę. Tutaj będzie wybielacz w takim razie.
całości. Mam dobry humor nawet, choć nie powinnam. O. Sołtys, nie oglądasz, to nie wiesz, no. A byłeś, jak mówiłem o rachunkach. Łobuziacku, ty mój. Dobra, to zrobimy tak. Władczynioła, 300 zł. Nie ma za co dziękować, wszyscy cię kochamy, tatku, i chcemy, żebyś wrócił do zdrowia. Jeśli mogę cię wesprzeć, to zrobię to z wielką przyjemnością. Ale Różyczko, wszyscy mnie kochają, czyli ty też? Oczywiście bardzo ci serdecznie dziękuję i brawa dla ciebie. Papier toaletowy tu, znaczy papier wartościowy. Cześć Patryk. Cześć Sejs. Weź te podpaski, wystaw przy kasie. Dobra, tutaj wystarczy. Czekajcie. A właściwie to. Nie, to tak nie będzie. Dwie wystarczą. Dwie wystarczą. Tutaj wejdą inne. Te drugie takie tabletki. A ja regał potrzebuję. Mam jeszcze regał? Nie mam już regałów. To nic. To wezmę stąd. To się później tu dołoży. I teraz tak, tutaj sobie zrobimy to na tej zasadzie. Będą szampuny. Tutaj jeszcze będzie... Aha, mydełko. Potem to trzeba będzie pozmieniać, jak dojdzie jeszcze chemia. Dalej. Dalej będzie... O, to sudo. To karamelka bardzo lubi mieszać z ciucierkami. I na dole może ten czarny? Zobaczymy. A ja chcę winko. O, widzisz, już cię Kozakola tutaj wypunktował. Chore dziecko i winko, a jak coś się stanie, no to jest jeszcze pan domu, nie? Dobrze, to możemy zająć się ptakami. Dobra. Teraz będą ziemniaki. Ale czy na pewno? No dobrze, na razie je mogę tutaj umieścić. Chociaż czy to wypada? A jakby tutaj dać osobno regały na ziemniaki. Dobra, czekajcie. Jeden na razie dam. Na ziemniaki, o. Hono, hono. Tutaj będziesz. A stąd to skasujemy, bo ja bym bardzo chciał to zostawić na ewentualnie na mięsko. Witam, witam, dzieci Boże, pisze Tudagerstus Wars. Cześć, cześć. Mugolak, witam. Chciałem ogólnie powiedzieć, że obejrzałem w 4 dni wszystkie twoje odcinki od początku serii. Co prawda na razy 2. Ale wtedy zajebiście ciebie słychać i fajnie, szybko akcja leci do przodu. A przepraszam, a normalnie to nie fajnie mnie słychać? To po co ja walę takim basem?
Patryk, czy pracownicy będą z regałów pobierać towar z tego moda? Oczywiście. O, cześć Andrzejku. No dobra. Wydaje mi się, że przydałoby się trochę więcej pieniędzy. Dobra, niech tam coś sprzedają. Kurde, no. No dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Trzeba by jakąś sekcję alkoholową zrobić. Marku, ty patrzysz, co się dzieje na ekranie i tak zwracasz uwagę na to, co się wyświetla, jaki jest napis, czy po prostu ciapciasz, kuźwa, na tym czacie po to, żeby naciapciać? A? Bo co tu jest napisane, ja się pytam. To jest, kurwa, to nie radio. Tu się też patrzy. No dobra. Jak dopiero wlazłeś, to się najpierw patrzy, potem się zorientujesz w sytuacji, następnie patrzysz, kto ci zagraża i później je dopiero atakujesz. Ty, a to do mnie stoją! No i po co, żeś tu piczko podeszła, no? Jak ja nie mam czasu. Dobra. 3,60. Miss Nunia. Hej, skąd masz taki wielki magazyn? A wziąłem młota pneumatycznego, wypieprzyłem ścianę, bo już mnie wkurzała i... Dobra. 74,40. A, bo to gotówka. 15,30. Dziękuję, dobranoc. Cycasta przyszła. No ja i tak, Różyczko, wyciszam mikrofon jak kaszle, ale dusi ostro. Wojtek, Andrzejek najpierw atakuje, a potem patrzy, co się dzieje. A, Andisek to tak, ale Andisek to... On głównie poluje na te... na jakieś samice. Kurde. Tych regałów to jest strasznie mało, no. Dobrze, jakby tu zrobić, gdzie by tu zrobić sekcję alkoholową? Mamy 3,5 koła, tak? Jeszcze musimy niestety licencję wykupić. I tu będziemy mieli mąkę, tu będziemy mieli pieprz. Okej. A tu dopiero ta chemia. No Andisku, no to przecież to ja nie jestem Andis.
Dobra, z sekcji alkoholowej to byśmy mieli tak, te sześciopaki, te kegi, aha, i to tylko tyle. A, i wódeczkę. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć produktów. I jeszcze później dojdzie jedna taka sekcja, ale z alkoholu. To zrobimy to tak. Na razie alkohol umieszczę tu. Co by ten nasz gamoń mógł pobierać to wszystko. I na kegi będziemy mieli cały jeden ten regał. Dlatego, że nie mamy całego regału na sklepie, więc tego trochę później zejdzie. Na sześciopaczki. Na sześciopaki to... Aha, zaraz, nie. Na sześciopaki to ile ja mogę sobie pozwolić tutaj? Nie, tak nie będzie. Tutaj damy. Tu damy małe piwka i te dwa na wódeczkę. No, spotlighty trzeba kupić. O. Ten jak się wypiął, kurwa, ty gościu, ty weź mnie nie strasz. Dobra, jeszcze tutaj dokupię. O, tak delikatnie, delikatnie tak. A ten karton zabrałeś z płotu z odcinku? No kuźwa, nie da się, no jak mam go zabrać, no jak się nie da. Dobra, cztery koła. O ty! Osa przyatakował. Osa. 134 złote 28 groszy. Witam serdecznie zgromadzonych i ciebie, Pabellus. Przez to, że tak ciemno, to nie muszę stawać przy ścianie. Osę wyświetlam na podłodze. Osa, witam ciebie również bardzo serdecznie i dzięki wielkie za cegiełkę, brawa dla ciebie. Andis, ponawiam pytanie, czy to max rozmiar magazynu, który posiadasz? Tak, to już jest max, to jest maksymalny rozmiar magazynu razy dwa. Różyczka, ja się zwijam, tatku, z czatu, ale zabieram cię ze sobą. Będziemy robić kuchnię na błysk przedświąteczny. Wow, no dobrze. Dobrze, Różyczko. Ja ci będę dopingował. Ale to remont, czy sprzątanie po prostu? Osa na suficie. Cześć, Osa, cześć. No i dobra. A, to możemy tutaj zamknąć ten 90. dzień. No. Niech tu wykupują wszystko. Niech wykupują, bo mi jest pieniądz potrzebny. Na razie jeszcze nie angażuję mojego miglanca, żeby mi tutaj nie przeszkadzał, ze względu na fakt, że jak on będzie mi przeszkadzał, to gdzieś się postawię. To ja już nic nie zrobię. Ja potrzebuję to rozplanować. Ale to się za moment zmieni i będzie gościu robił. Tutaj weźmiemy to piwko. To ze względu na fakt, że to małe kartoniki, to one się w dużych ilościach stakują na półce. Natomiast to piwko będzie tu. O, no i sekcja alkoholowa tymczasowo zrobiona. To ona się oczywiście zmieni. Dzień dobry, Patrycja. Witam cię serdecznie. Dobra. No nie wiem, pozwolić mu już tutaj zapierdzielać, czy nie pozwolić mu już zapierdzielać? No może by już mu pozwolić zapierdzielać, bo... alkohol się skończył. Nieważne, że tam nie ma wszystkiego praktycznie, alkohol się skończył. No
No dobra. To byśmy mieli. Ja pierwszy raz, kurde, w sklepie robię rezerwację na starej taśmę. Dla Maniakela. Różyczka. Na początek mycie ścian i szafek. No dobrze, dobrze. No dobrze. 4700. Okej, okay. Trzeba by znowu trochę regałów. No i tym razem rachunki. Spotlighty. No i teraz jakieś produkty, tak? Może zacznijmy od tych rzeczy, czyli tak, mąki. Po jednym będę zamawiał na razie, bo muszę sobie to rozplanować. I my jeszcze nie mamy tej trzeciej, jak rozumiem, tak? No nie mamy. To teraz makarony. No ryż też może być. Aha, i tego jeszcze jednego makaronu, co kiedyś myślałem, że to danie gotowe, to też nie ma. No dobra. Dobra, to teraz sobie weźmiemy to. Rozplanujemy. I teraz gdzie te makarony mógłbym machnąć? Ono tu. Zaraz tutaj dam. Dobrze, to tu będzie jeszcze jeden taki regał. Ewentualnie na ziemniaki, jak będzie trzeba. I teraz tak. Wszystkie rzeczy związane jakby z makaronami, to ja bym chciał mieć tutaj od tej strony. Tylko, że najpierw muszę postawić regał z tej, żeby wiedzieć, ile mi to miejsca zajmie. Ale tu się już nie zmieści nic. No i to jest właśnie to, że jakby można było te kolizje wyłączyć. Jakoś inaczej bym to poustawiał. No ale że nie można. To trudno. Tyle miejsca chyba starczy naszym pracownikom. Trupek. Cześć, trupku. Dobra. Chociaż czekajcie. Tu już, no nie wiem na ile docelowo to będę robił. Raczej to jeszcze pierdylion razy ulegnie zmianie, ale... Dobra, czyli tak, tutaj też będą ziemnioki kiedyś, a tu będziemy mieli makarony, ryże, tego typu rzeczy. Cześć, czy wiesz, jak zrobić, żeby towar pojawił się w magazynie, a nie przez sklepy? No, trzeba go tam zanieść. The best in the world, Dawid. Siema, Dawid. Dobra, tutaj będziemy mieli ten czerwony makaron. O, przeznaczymy cały rząd, cały pion dla niego. Tutaj będziemy mieli ryżo makaron spaghetti. To jest, co to jest? Humus. Z serami to się później będę zajmował. Chociaż czekajcie, czy ja naprawdę potrzebuję aż tyle? Dobra, niech będzie.
DJ Caroline, dzień dobry, zdrówka życzę. Dzięki, dzięki wielkie. Przyda się. Cześć, Jokerku. O, nie zdążyłem mikrofonu wyłączyć, sorki. Jeśli chodzi o kwestie... Co to jest? A, spotlighty. Puść mnie, kuźwa ty! O, masz. Cześć, Sylwek. No dobrze. Ciśniemy dalej. Chyba tutaj mogą być tak... Bo za prosto to nie jest, kuźwa. Oddawaj to. Przesuń się. Już jedziesz na wystawki przed sklepem? No to dawaj. Karlikowski, widzę, że Pabelusko robota idzie dobrze. No, tak w miarę. Zrób przejście od schodów ze sklepu. Co mam zrobić? Jakie przejście? Nie za bardzo rozumiem. Dobra, to są mąki, to na razie zostawimy, a tutaj będziemy mieli ryż. Z tym, że tu jeszcze dojdą dwa makarony kiedyś, to ten regał musi zostać pusty i ryż możemy machnąć tu. I tak na dobrą sprawę, to obok może być biały, one stakują się po 6, więc tak to może zostać jak jest. Dobra. Natomiast dalej możemy ruszyć z mąką. I teraz, jeżeli mowa o mąkach, no to... Chociaż czy ja potrzebuję aż tyle? Nie no, dobra, potrzebuję. Na razie tak. Ten regał przenieść naprzeciwko... Nie, niech sobie tutaj chodzą. Albo czekaj. Jak tak... To bardziej ten regał. To tu będzie ryż. Aś, kurde. No dobra, powiedzmy, że to w miarę równo wyszło. No i okej, dobrze. Kolejne rzeczy mamy z głowy. Teraz dalej.
Teraz dalej, co by tu dalej ogarnąć? Nabiał by się przydało ogarnąć, ale to nabiał to też tymczasowo, odtąd, nie? Nabiał koło alkoholu? Alkohol to i tak tymczasowo tutaj stoi. No to zobaczymy. Może tym razem zróbmy jakoś tak w miarę dobrze. I teraz tak. Mamy ser maniakela. Mamy jajca, mamy mleko. O, te sześciopaki. O, to już wiem, że cały regał na mleko tym razem wezmę. Po dwie półki na kartony, na mleko w kartonach i na mleko w tym tutaj. O. W butelkach. Mozzarelka, małe jajca. Myślę, że tuńczyk mógłby iść na spokojnie gdzieś tam tymczasowo między ten nabiał. Humus mamy. I dobra, no i co jeszcze? No i można byłoby w takim wypadku jeszcze machnąć od razu za jednym zamachem te frytki, pizzę, ziemniaki na razie nie, musrakę, łososia, skalopki, steki, duże sushi i małe sushi. Chociaż mamy, wiem, tam za mną leży, ale niech sobie leży przed sklepem. No tutaj mamy też. Co tam się dzieje? A Klaudia to gdzieś poszła? Daj link na moc, na magazyn. Ja żadnych linków nie daję. Wejdź sobie na Nexusa i możesz spokojnie poszukać. Wyziwa, puszczaj mnie. Zaraz wróci. Dobra. O. To jak to się stało? 28 osób, znaczy 28 łapek, a 100 osób, tak? No pięknie, no pięknie. Ja to widzę, że szalejecie. Żebym wam się tylko myszki nie porozpieprzały. A, inhalację robię młodemu. Dobra. Dobrze, mleko już mamy ogarnięte. Ogarnięte. Teraz tak, te sery. To na razie nie. To jest co? Łosoś to nie. O, mozzarella. Mozzarelka. No to będzie regał serów. Bo to akurat będzie 6, słuchajcie, bo to będzie tak, ser maniakela, mozzarella, parmezan, o którym chyba zapomniałem, później dojdzie jeszcze ser mimolet, dojdzie kolejny parmezan i gruyère. 6 serów będziemy mieli, tak na dłużej, nie? Więc cały ten regał na te sery przeznaczę. No, właśnie. A o parmezanie, kuźwa, zapomniałem. I zakładam się, że tu nie leży. O, leży. O, to mnie teraz chłopie zdziwił. Dobrze, gdzie jest ser maniakela? No, na samym dole, oczywiście. Nie ma maniakela. To ser strajkuje. Sorki.
To teraz tak. Co jest... Aha, ale tego parmezanu jest. Dobrze, że nie, nie, że nie tego, że nie zamówiłem, nie? Krystian, wejdź na Nexus Moc i sobie tam poszukaj. Tu się linków i tak nie podaje, nikt ci tego nie prześle. Nie wiem, kurwa, ja po chińsku gadam? W Suahili? Dobra, mamy tu steki, to ogarnijmy to koło kurczaka. To się stakuje po 6, więc dobrze. Pod spodem może być mielone. Aha, a wędlin jest... A, kotleciki mamy, czekajcie. A, nie mamy kotlecików, nie? Zapomniałem. No to jak się mówi, jak do supa, to ty trupek wiesz, co będzie, nie? Wojtek, ale ja jestem taki hardcore. Ty patrz, ale mimolet też jest, no kurde. I ten makaron też jest, no. Jak ja to patrzyłem? No bo to widzicie, bo to nie są licencje kupowane po kolei, no więc one mają zupełnie inny układ tutaj niż to, co jest w naszej kanałowej rozgrywce. I z tego wynikają te różne dziwne rzeczy. No dobra, to mimolet też mamy. Cześć, Igor. Dobra, kotleciki już mamy. Te kotleciki sobie ogarniemy tutaj, to będzie mielone. Natomiast tutaj potem będą te... Chciałem powiedzieć pałki kurczaka, nie? Ale to głupio brzmi. Będzie łososiek. Dobrze, co my to tam jeszcze byśmy mieli? Sprawdźmy ten magazyn, ten sklep. A mamy paluszki krabowe, które też można by tutaj wziąć. To całe sushi. O, masełko. No i dobra, zamówmy to. Cześć Maciej. A co się tam stało, kurwa? Pamiętasz, jak było? Ja wiem, o co tam chodzi, kurwa. Ale widzę, że Klaudius już zaczyna się tego rozgrzewać. Dobrze. Masełko, jajca to mogą stać gdzieś razem. To masełko niech będzie tu. Małe jajca damy obok. Tutaj damy średnie jajca, a tutaj duże jajca, jak dojdą.
Boż. No i teraz tak. To jest ryż, okej. A my mamy tu jeszcze, o, makaron. I teraz ten makaron mieliśmy dać, gdzie? Tu. Tu jest chemia. Tu są mąki. No dobra, to teraz tak, dalej. Dalej będę potrzebował jeszcze regałów. Mało brakowało. Rozgrzewasz paluszki, Klaudia. trupek, mam to samo. Pustki na półkach jak za komuny. No. Ale potem będzie dobrobyt. Czekajcie, co my teraz mamy zrobić? Wiecie co, ja bym tutaj może... blokował to całe cholerne sushi. O. Tak zrobimy. To dużego żadnego nie mam. Humusu od groma. Jeszcze się różni mężczyzna od choinki. Choinkę jak się rozbierze, to zostaje tylko badyl, a jak mężczyznę, to i dwie bombki. No i widzisz. No. Jak się postarasz, to możesz sobie i nasadzić gwiazdę. Pizze, nie pizze, jakieś kuźwa. Cholerstwo takie. No dobra, spróbujmy tymczasowo dać łososia i humus, bo jak na razie... Czekajcie, a, tu gdzie je? A to są te paluszki. Paluszki krabowe to ja mogę umieścić tutaj. O. Ale humus i łososia damy tutaj obok. Trzeba trochę zalobić. Nie łososia, tylko tuńczyk, kuźwa. Trupek, nie wiem, kiedy wyjdzie aktualizacja. Znaczy, w sumie to wiem. Wyjdzie, jak wyjdzie. Natomiast... co ten, kuźwa, patafian tam robi? To tego nie wiem. A
Ale wiem jedynie, że mnie wkurzył i to nie z tej ziemi. Więc ja się do niego nie odzywam. Tutaj, słuchajcie, byśmy rozlokowali cukier. Tutaj będzie brązowe. Czy my już mamy na niego licencję? Panie, pokaż pan tutaj, czy my mamy licencję na brązowy ciucier. O, mamy. Dobra, weźmy karton. I dodatkowo jeszcze będę potrzebował tego. No dobra, tyle wystarczy. Jak na razie. Teraz tak. Ten cukier, to i tak tymczasowo tutaj będzie stał, bo później dojdzie jeszcze ten jeden rodzaj cukru. Będzie tutaj stał. Cześć, Dreamer. Aha, to pozostaje nam jeszcze sól, pieprz. O, ile pieprz mamy? Sól mamy na pewno, ale pieprz? Nie mamy. No dobra, puśćmy tego Brutusa. Niech on tam już ciśnie. 3, 2, 1, sru. Sru. Bierz go. O, i poszły konie po betonie. Jak on tam pouzupełnia, co może. A my to w sumie możemy sklep otworzyć, a niech tam coś się wyprzedaje, cała ta reszta. Dreamer, bardzo ładna piosenka, jestem pod wrażeniem twoich zdolności kompozytorskich, tekściarskich, wokalnych. Bardzo ci, Dreamerku, dziękuję. Pisana sercem. Nie mogło być inaczej. Znaczy mogło, ale... No, tu jeszcze mamy cukier. To się pomału porządek zrobi przy okazji. A czekajcie, a jeżeli ja to wezmę do ręki... Nie to. Cukier chciałem. I kliknę L. O, dobra. Pakuje się do magazynu samo. Super. No dobrze. Dreamer, ale tam masz głos subtelny, a tu, tutaj tradycyjnie dziadowski. No staram się jak mogę, no.
Dobra. Tutaj by słodycze można było rozlokować, nie? Ciasteczka. Ciucierki to damy pod spód, bo jeszcze jedne ciasteczka powinny tu wlecieć. Cześć Basiu, cześć, cześć. A obok kawusia, o widzisz. Możesz mi powiedzieć, czemu się tak przypatrujesz? Czy to pora na modlitwę znowu? Czy o co się rozchodzi? O, i widzisz. Nie wiem, pomodlił się, pomodlił, wyciągnął z dupy jakiś mały karton, bo ja wziąłem ten wielki. I powiem szczerze, zaskoczył mnie. Brak dywonika. No, generalnie rzecz ujmując, no to on taki jest bardziej parkietowy. Weronika, hejka Janowa. No witam cię serdecznie, Weronika. Dobrze, czekajcie, bo my byliśmy przy słodyczach, tak? To mamy, to trzeba zamówić. Płatki to nie. Aha, i to już będzie koniec słodyczy. Mhm. Ale wy mówiliście, żeby kawusie też przy słodyczach dać. Ale to tak no, trochę nie wypada, bo mamy jak na razie dwa rodzaje kawy i herbatę, nie? Ale za to można byłoby dać miodek. Jak go znajdę, o. I ten. Masło orzechowe. Dobra, zamówmy to. Trudno się mówi. Miodek jest. Miodek stakuje się po 6, to może też zajmować tylko jedną półkę. Odmienny taniec Maharadży? Pewnie tak. Coś w tym jest. A tutaj to coś wymyślimy, coś tam damy. Na razie niech się pieniądz zarabia, a później niech to uzupełniają. Już zajumałeś ten miodek? Cześć, kaperka. W tej grze są tylko dorośli. A co, to dzieci byś chciał tutaj mieć? Dobra, to teraz tak. Tu znowu zrobimy trochę przerwę, chociaż wiecie co? Ja bym to zrobił może w ten sposób. Tutaj przerwa. Na razie na oko to postawiłem, ale... Inaczej. Spróbujmy w miarę równo, chudźwa równo,
odsunąć się. Dobrze, powiedzmy, że jest równo. I tu będzie przejście. Cześć, Joasiu. Starszym dzieckiem jesteś, tak? No to tak jak większość tutaj osób. I tu będzie kolka klasik. A turecką trzeba zamówić. No generalnie napoje trzeba zamówić, bo tutaj... Co my tutaj z napojów mamy? Soki. Ale pomału wygrzebujemy się z tego bajzlu całego. Aha, 21 to ja teraz gówno zamówię. Trzymaj się, trupku, dzięki, że padłeś. Zetkom. Jo, przez ciebie układałem dzisiaj na półkach od 4 rano. A możesz mi powiedzieć, dlaczego przeze mnie? Ja tej gry nie tworzyłem. Dreamer. 11 punkt regulaminu mówi o tym, że jeśli prowadzący zdecyduje, że kanał jest dla dorosłych, to tak ma być i nie dyskutuje się z tym. A kto dyskutuje? I co to za punkt regulaminu? Kto dopisał? Jasiu, chory, kuźwa, jest zaziębiony dosyć mocno. Ale fajnie było, bardzo fajnie. O, sól znalazłem. Trochę ci to, chłopie, zajmie. Wojtek, no to ja to tak troszeczkę tutaj, troszeczkę zarabiam, troszeczkę inwestuję i tak dalej, no to na luzie. Ale dobra, generalnie zrobimy zamówienie, tylko że, no właśnie, ja muszę część tutaj dorzucić, bo teraz trzeba by ułożyć kawusie. A nie, bo my soki jeszcze, te napoje ogarniamy. To teraz tak, woda. Tylko już, żeby nie przegapić. Teraz tak, kolka klasik jeszcze, sprajty. Soki mamy, to nie zamawiam. Kolka turecka. A, i widzę, że się tak rozpędziłem, że już muszę wyhamowywać. Dobrze, no to dorzućmy jeszcze kawy, herbaty. Muszę dobrze patrzeć, bo to inny układ jest tutaj w tym sklepie niż w tej offline'owej rozgrywce. No, druga kawusia. O, tu są duże jajca. I jeszcze herbatka. Dobra, zamówmy. To na duże jaja to musimy tutaj wytyczyć, ten miejsce wyznaczyć. Gdzie są jajka? Kuźwa. Jaja. Ty kurna, gdzie ja dałem jaja? Gdzie są moje... nie powiem tak. To miało być na jaja. Ja myślałem, że mamy nieodblokowane, ale jednak mamy. No dobrze, to nie wiem, to humus i ten, i to drugie, to co to było? Tuńczyk.
Nie wiem, gdzie to dać. Stój tutaj na razie. Truskaweczka cię wyleczy? No, stara się jak może, ale na razie to... Niestety ona ma też arbajt. Basia. Obelusek na chorobę, dobre mleko z trzoskiem. No ja wiem, tylko... Wiesz, jak jest, nie? Dobra. Teraz kawusia. Bożeż ty mój. Kuźwa udurzę. Aha, tutaj miała być mąka, tak? Te kawusie to miały być tutaj koło słodyczy. Nie. Na kawusie to my zrobimy osobno to wszystko. Bo są jeszcze herbatki. Może byśmy rachunki popłacili? Nie, to chciałem. Basia, Pabellus, moje dzieci oglądają ze mną ciebie i stwierdziły, że masz fajne poczucie humoru. O, dopóki się nie wkurzę. Dobra, i teraz tak. Zrobimy... Na razie mamy tylko dwa rodzaje kawusi, więc tak zrobimy. Że po jednej stronie regału będą kawusie. Aha, już mi się wziął tam... Ej, ty panie. I dlatego... I dlatego najlepiej go po prostu wziąć i zastopować, bo bierze i się wpierdziela, jest wódka, zakąskę i ciągle wszystko bierze i zgarnia. O, druga narwana kabusia. Inomura, na ból brzucha wódka z pieprzem, na kaszel papierosy z filtrem, naciśnienie kawa, jak dobrze mieć sklep. No. Dobra, tu herbatkę jeszcze machnią. Stań sobie, synu, i tam już nie pracuj, bo ja teraz muszę się skupić. Pracujesz jeszcze, czy już nie pracujesz? O, i stój tu. I sru. I pyk. Poszły. Konie po betonie. Co tutaj teraz będzie? A, wodę. No to wody na razie nie chcę. O, ale kolkę turecką, tak. I kolka turecka będzie tu obok. Klasika już wziął i zajumał. Apteka sklepowa 24 godziny. No. Dobra, i teraz pójdzie sprajcik. Sprajcik. Dobrze. I teraz tak, mamy tylko jeden rodzaj wody, tak? To tymczasowo można by ulokować tutaj soczki jabłuszkowe. Chociaż zaraz.
No dobra, soczki jabłuszkowe, tak? Wasia, moje dzieci chcą iść w twoje ślady, czyli YouTube. No ale to... Słuchaj, to nie jest takie hop-siup, jakby się wydawało. Bo się wszystkim wydaje, że otworzą kanał, ponagrywają trochę i już zaczną czepać hajsy. A to naprawdę po pierwsze, trzeba ogromnej samodyscypliny i samozaparcia, żeby zmusić się do roboty. Odporności na co po niektórych gamoni, którzy ciapciają komentarze takie, jakie ciapciają, bo myślą, że są anonimowi. Jak się w końcu wkurzę i namierzę jednego delikwenta z drugim, to nagram film przykładowy, jak się załatwia takie sprawy. A mam takie możliwości, więc... Więc lepiej uważać na to, co się mówi, co się pisze. I kolejna rzecz, no to przede wszystkim trzeba mieć co powiedzieć, nie? Trzeba mieć coś do powiedzenia, to co najważniejsze. Poza tym, droga młodzieży, najpierw proponuję szkoły, zawód, a w międzyczasie można się bawić w YouTubki, nie YouTubki, bo nie wiadomo, jak długo ta platforma będzie. Chodź też tu. Ale ładnie mi się postaw. Postaw się tu. No chodź, ja cię posmyram. Tu się postaw. Postaw się, bo ja cię postawię. Wyżej. Łania, witam wszystkich serdecznie, zapraszamy. A gdzie zapraszasz? Klaudia, posmyraj regał. A co ja tu chciałem wsadzić? No i patrz, kuźwa, i zapomniałem. Co ja tam włożyć miałem na to? Ej, żeś ty, synu. Ty pamiętasz, co ja tam miałem wsadzić? No nie pamięta. No dobra. Ale musimy się zająć płatkami, nie? WD-40. O, powiem ci, sołtys, że WD-40 to właśnie to taka jest dobra tutaj. Mniej to będzie słabsza. Czy my mamy od... Aha, czekajcie. Olej wezmę. Oliwę. I czy my mamy odblokowany ten mały chlebek? Nie mamy małego chlebka jeszcze? O Jezus Maria, to my jesteśmy w offline'owej rozgrywce strasznie daleko. Tam nic nie wkładaj, tylko połóż. Aha. Basia, poza tym uwielbiam relaks po pracy z tobą. Znaczy, uwielbiasz relaks po pracy ze mną, czy uwielbiasz relaks ze mną po pracy? Bo powiem ci, Basiu, wiesz, ja tu czasami mam nadzór, więc... różne teksty mogą źle się później skończyć, niestety dla mnie.
No to widzisz, no to widzisz. No dobra, weźmy tutaj keczupy, majonezy, te sosy i chyba trzeba będzie otwierać powoli. Ale przypiszmy jakieś miejscowe. Chlebusia trzeba gdzieś ulokować. No dobra, to na tego chlebusia damy tutaj miejscowe. Zrobimy. Tutaj jak się odlokuje ten mały, to tutaj będzie. To będzie chlebuś przy chlebusiu. Boże święty. No nie wiem, przestanę szczekać, nie przestanę szczekać. Ale najlepsze, słuchajcie, to było. Jak mi truskaweczka kupiła syrop na gardło. No to się pytam, ile mam go wypić, nie? A ona mówi, że łyka. No to jak wziąłem łyka, to starczyło na 4 razy. Ale nie powiedziała, jakiego łyka. Dobrze, że gardła nie otworzyłem, bo tak to by starczyło na raz. Co tam się, co wy się tam kłócicie? O co wy się? O słowo połóż się kłócicie? Połóż przez o z kreską. Ja już was tu, kuźwa, zaraz pogodzę. Tak jak tak jak Izabela napisała. Oż ty, panie. Ty, pa, kurde, jaki bezczelny. Nie da dopowiedzieć, tylko się ciśnie, kurde, że chce kasłać cały czas. Od niebieski on ma tutaj do czynienia, ten kaszel. Czyli go trzeba uświadomić. Cześć, Norabek. Sołtys, ale ja co chwila piję. To nic nie daje. A to diabeł się kłócił. O ty. O diabełku. O diabełku. Z kobietą się kłócisz? Czy ja mam ci przetrzepać ogon? Nie mogę się powstrzymać. Dobra, to już automatycznie, sru, a to nie, to trzeba najpierw ustalić, gdzie to ma być. Gdzie ja mam te keczupy dawać? I te wszystkie sosy. Dobra, niech sobie to na razie leży, dlatego że, bo tu będą chlebki, no tu by trzeba było w końcu te musraki i te inne dania dać. Smyraj konara, Pawełko. No. Chciałbyś. Dobrze, tymczasowo musrakę damy tutaj, proszę państwa, ze względu na fakt, iż, bo ponieważ... Nie mam gdzie jej dać, ale i tak potem będziemy to przekładać wszystko. To z prypeci to idzie pod spód. Najlepszy na gardło jest syrop z cebuli, polecam mi najlepiej działać. A ja mówiłem, żeby zrobić takie coś, no ale nie, no, po co mnie słuchać. A ja mówiłem. Frytki. I teraz moi biedni widzowie muszą słuchać takich różnych dziwnych odgłosów, ale to są odgłosy natury, to są odgłosy sklepu. Tu przychodzi kupa ludzi i też tak pokasuje. O.
Ja wiem, gdzie to stało, ale ja od tego nie jestem, żeby zostawiać towar, więc pyk. Tego naszego robola tutaj zatrudnimy. Izabela, u mnie na gardziołku działa syrop z mniszka lekarskiego albo syrop z pędów sosny. O, samorobne najlepsze. A widzisz? No, widzisz? Widzisz? Sołtys, spokojnie, Wielkanoc będzie można grzebać się po jajkach legalnie. No to sołtys, to do dzieła. Łukasz Gaming, może tylko nie usuwamy komentarzy. No nie usuwamy komentarzy. Cześć Kamil. Zobaczysz o 23 w filmie, tam pokażę jakie mam. Dobra, kolejne regały mi są potrzebne, ale już mi kasy nie starczy, więc proponuję, żeby puścić tego naszego dziubasa. Niech on tam porozkłada. Miałeś się ruszyć. Skąd ty, kuźwa, ten karton wyciągnąłeś? Synu, ja się ciebie zaczynam bać. Dobrze, tymczasowo, póki nie odblokujemy kolejnych licencji, to ogarniemy... Maniaku... Przysied... Mój maniakelek... Maniakel S. 9 zł 52 grosze. Witam i pozdrawiam szanownego prowadzącego, szanownych czatujących i szanowane wszystkie smerfetki bez wyjątku, to ja wierny słuchający. A oglądający to już nie? Cześć Maniakelku, witam Ciebie bardzo serdecznie, dzięki wielkie i brawa dla Ciebie. Dobra. I ostry sos tu. Dobra, tego humusa gdzieś trzeba jeszcze machnąć, bo przecież... aha. No humus niech będzie tymczasowo tutaj. No jeszcze ten tuńczyk, kurczę, cały gdzieś tam wyszedł. Co my tu jeszcze mam? Aha, płatki. Dobra, odpalamy. O, ciebie szukam. Bożeż ty mój. Zaraz ulokujemy jeszcze gdzieś płatki, bo to must have. Dobrze, to płatki proponuję na razie dać tutaj. Nie wiem, czy my Cheeriosy już mamy odlokowane, czy jeszcze nie, ale... Aha, ten już się kuźwa zabrał za to. Ledwo co wyłożyłem. Ten zamiast dokładać inne rzeczy, to on się bierze za nowości. Gdzie ja dam humus? O. Dobrze. Co tam się stanęło, że Klaudia usunęła wiadomość? Komentarz. Dobra, spróbujmy trochę zarobić. Czy mój papier i ser jest? Nie było cię, to papier stwierdził, że nie.
Także taki jest ogólny stan. A, promowanko było. No to za promowanko to można szybciutko perma wyłapać. Rachunki, ile do zapłaty? No nie wiem. Nic nie ma do zapłaty. Dobra, na razie nic nie towaruje. 39 poziom. Słuchajcie, półtorej godziny to można pójść się dotlenić, a ci niech tu handlują. Także Klaudus, czyń swoją powinność i teksta tam dawaj.
Niech ten Miglans tam troszeczkę jeszcze porozkłada tego towaru, nie? Basio, Pabellus, moje dzieci pytają się, czy będzie maskotka z twoim logo. A masz gdzie zmieścić takie gabaryty? Klaudia, ciągnij. Sama ciągnij. Maniakel, Pabellus, mój pastorał, zawsze ma się na baczności. O. Bardzo dobrze. To coś się pomyśli. Klaudia, nie kuś. No, widzisz, no widzisz. Dobra, co on dołożył, czego nie dołożył? Widzę, że ziemniaków by się trochę przydało. Natomiast jak my tu stoimy przed sklepem z towarem? Ogarnięte. Dobra, to teraz tak. Ile mamy? Mamy 2925. No to w takim wypadeczku. Zamawiamy teraz z poziomu sklepu. Bo widzę, że tutaj są braki, to... Trzy takie mąki. Jedna taka. Dwa makaroni. Tego nie trzeba. Raz zamówimy. Raz chlebek. A sól można raz. Czokapiczki. Nie, pewnie nie widzieliście, czy on coś wystawiał, ale dobra, niech będzie. Tego nie... O, a Cheeriosy mamy, patrzcie, kurde. Restoker jak pies tu traktowany, nawet jak pracę skończy, to nadal waruje przed sklepem. Czy generalnie to... Maniakel. O, nie ma to jak gorąca kopiel po takim dniu i Pabellus w tle. Spierdalaj, kurwa, ja się na ciebie nie będę patrzył. Jak ty się kopiesz. Weźcie go ode mnie. Błagam was. Zabierzcie go. Nie, nie kupię mu papieru, bo... Bob, siemanko, dużo zdrowia, korzystasz z moc do większego magazynu? Tak. Chyba, żeśmy zapomnieli... Nie wiem, zapomnieliśmy o tym? Czy nie zapomnieliśmy, bo już nie wiem. Gdzie jest ten obibok? Jak rozumiem, ty skończyłeś już, tak? Pracę na dziś? Na ile my tam towaru żeśmy zamówili? Dobra, podsumujmy dzień, bo... A ja cię oglądam i piję piwo. O, no i widzisz, to już mi się bardziej podoba niż kopanie. Czy kopiele. Tego wystarczy. Dobra, dla maniakelka trzeba zamówić tutaj ser. Co by się dożywił chłopaczyna i się nie utopił. Parmezanu to nie potrzebuje. Masełko. A weźmy wodę. No dobra, niech będzie. Skusiły mnie kotleciki i sushi. Maniaker Pabellus nieładnie. Ale co nie... Ale co nieładnie, ale Basiu, wiesz co, na maila mi to napisz, co nieładnie, bo to jak coś nieładnie, to na maila mi napisz.
No dobra. O, kuźwa. Słuchaj, synu, stój tu i nie ruchaj się, nie ruszaj się. O ty, synu, gminio. Na kegi. Guminio, 20 zł. Na kegi uśmiechnięta buźka. No, no panie, no na kegi, no oczywiście, że tak. No dobra, no to idzie na kegi. Brawa dla ciebie, dzięki wielkie. Ale się to szybko rozkłada. No jak nie korzystam z moda na tablet? Ja mam taki skanerek. A, no dobrze, bo to są te czokapiczki, to my musimy wyznaczyć im miejsce. Kuźwa, gdzie ja płatki? A, tu są płatki. No. Możesz się brać za robotę. Proszę. No proszę. Dwa razy kuźwa powtarzać. Oninu Mura. Basiu, w wannie najlepiej. Cześć, karpiowe odjazdy. Poszedł jak Pershing. No, raczej wyjścia nie miał. Ja mu mogę nawet zafundować tutaj kolegę. Proszę. O. Nawet tak zrobię. Już niech strac. Proszę, będzie szybciej. Proszę, wszyscy do roboty. O, poszli. Ale mi osuszą zaraz, kuźwa, ten magazyn. A ja mogę obserwować to z góry. Czyste panie. Cześć, Mateusz. No i co, już skończyli pracować? Jak idą parami, jakby poloneza grali. Że wiesz co, wolę tak niż te makareny, kuźwa, przy zamrażarkach. Ciekawe, jak tam, Różyczko, idzie tobie ten ogarnianie kuchni, bo podobno słuchasz. No, ładnie porozkładane, ładnie, ładnie. Ty jakieś, kuźwa, masz piruety tutaj mi robisz przed tą lodówą? Czekajcie, bo jeszcze straj taśmę trzeba zamówić. To już jest koniec, to już jest wszystko, co mogłem zrobić dla Maniakela. Magazyniec zachowuje się jak w klasycznym filmie, będzie się jak Pitbull Bendera.
Jak to mieli John w Ściganym Beda. No, czyli chodzi o killera. No witaj z powrotem, trupek. Iza, a kto bogatemu zabroni? Magazyn lepiej by był większy niż sklep, wnętrze ważniejsze niż zewnętrzne. O, dobrze prawisz. Dobrze prawisz. Dlaczego nie ma ptaków? Dobra, chłopaki, czy wy już skończyliście, czy jeszcze tak troszeczkę się tam będziecie bawić? Aha, no tak, ale kurwa, no... Chłopcze! Jak już skończysz modlitwę przed papierem, ja rozumiem, to jest taka nowa ikona, to weź się, kuźwa, za robotę. Z laski swojej. Trzeba otwierać, no. Etykietę czyta. Mhm. No, ale na takim zoomie, bo tam mały druczek był. Dobra, otwieramy. Termin ważności sprawdza, Asiu, tak? No, no to... Kryje się w tym jakaś logika, rzeczywiście, no to... Przepraszam, Asiu. Przepraszam. Ja po prostu źle odczytałem jego intencje. Ja myślałem po prostu, że to jest modlitwa. Czemu tak mało towaru? No bo wyszedł. Się teraz muszę odkuć. Po wielkich inwestycjach. To wszystko było budowane, wszystko było tutaj stawiane, to wszystko kosztowało. O, Klaudia dobrze napisała. Patrz na stan konta. No widzę, rośnie. Do papieru Maniakela się modlił. Tylko rzecz jest tego typu, że ja nie wiem o co. Majuniu, piesiorku, pstułecko, chodź tu do pana swojego. Chodź tu. Majunia, dzisiaj nie wiem o co chodzi, ale generalnie połowę live'a była, połowę nie. A coś tak czuję, że jak zaczniemy dochodzić do końca, to przyjdzie, puści bąka i spierdoli. Albo będzie udawała, że to nie ona. Zresztą to jest bardziej prawdopodobne. Delshire, ale to są dwa różne zapisy. To, co jest na odcinkach i to, co jest na live'ach, to są dwa różne zapisy. O, Iza, pięknie, modlitwa. O papierku, daj więcej kaski temu Pabelluskowi. No nieźle.
Powiem tak, dobra modlitwa, powiem ci szczerze. Tylko żeby jeszcze Bóg papieru chciał wysłuchać. Maniakel, za tydzień mógłby być fajny stream o jajkach. Lubimy takie tematy. Za tydzień w poniedziałek? Jutro mecz Walia Polska. Czego się obawiasz? Że mi internet odetnął. Czego ja się obawiam, kuźwa? Więcej, więcej pani wiesz. Biologicznych jajek nie znalazłaś? Ej, cycasta! Chodź! Sprzedam ci spod laty. Aha, czyli generalnie rzecz ujmując, to my tak. Ja już rozumiem, bo my mamy duże jaja. Ja na pewno. Uminio. Guminio. 32 złote. Kegi wyszły, trzeba uzupełnić. Kegi wyszły, trzeba uzupełnić. No to... Robi się, szefie. Brawa dla ciebie. Gdzie to kuźwa kegi są? Mówisz i masz guminio. Ale ja tu jeszcze widzę, że kotlecików nie ma. Sushi wyszło. Co, chłopcy, robicie ciekawego? Pomógłbyś kolegom, co? Bierz się za robotę. Proszę bardzo, z dedykacją dla Guminio. O, proszę bardzo, jak to pięknie wygląda. Klientka nie zauważyła jajka, bo są schowane pod ladą. O, proszę bardzo. Cycasta chciała jajka, Joasia chce ptaka. Pięknie. No Joasiu, no proszę, no już zrobię to dla ciebie. Zaraz go tutaj postawię. Na regale. No patrz, ledwo co zacząłem te ptaki tutaj rozkładać, a kuźwa już się który za niego złapał. Ja pierdzielę, napaleni, kurna. Dobra, tutaj są. Jesus. Sklep się powinien nazywać Lidl? To się nazywa pod mokrą smerfetką, chłopie. Ja badziewia, kuźwa, nie będę tutaj prowadził. To jest jedyny prawilny sklep w okolicy. Jasia, stara prawda mówi, co masz w dupie, to ci zadań nie wyłupię. Asiu, ale ty generalnie mówisz tutaj o ptaku? Klaudia,
Dobrze, że tylko jedna. No i dobrze, że to właśnie o tobie mowa. No i dobra, chłopaki, to teraz tak. Co robimy? Coś trzeba by zamówić, nie? To wy sobie odpocznijcie. O, nie ma gorzołki. No tym to może jeszcze pojedziemy, bo szczerze powiedziawszy, to tak za dużo pieniędzy to nie mamy. Ora, te jogurty, żeby wyszły, to bym jaja tu wsadził. A... Ale może usuniemy to. Kuźwa prawie obsparkałem. Jasia, no generalnie to ogólnie co będę sobie żałować, a dobry ptak nie jest zły. No masz rację, jakby tak przemyśleć temat z twojego punktu widzenia, to myślę, że chyba nie. Dobrze. Ziebaćmy, bo my tu gadu o ptasiorach, a... Trzeba jednak handlować, nie? Dobra, mam stosunkowo więcej pieniędzy. Boże święty. Dobra, chłopaki, biorę ta się za robotę. Ja uwielbiam kurczaczki wcinać. A to widzisz. Ale bardziej pałki czy udka, czy może piersi? Wojtek, cieszę się, że ty całego. A generalnie pytanie było do Asi. Pałeczki, skrzydełka i piersi. A widzisz. No, słuchaj. Bardzo dobrze. My to chyba możemy otworzyć, nie? Niech sobie tam handlują. Mąka nam wychodzi. Aha, ale my nie mamy tej czerwonej kawy wyłożonej. Dobrze, to nic. Musimy poczekać na zarobek. Kozakola, witam z powrotem, co mnie nam ominęło. No wszystko to, co się działo, kiedy cię nie było. Sołtys, ale kobieta jest apetyczna jak... Jak kurczak ma nogi, piersi, czego chcieć więcej? No, kupra,
No i ostatnia mąka zeszła. Może by tak szybciej ktoś tu... Który to... Jaja, dobrze, już ustawiam. No żeś ty, łobuzie. Dobra, 6, 3, 7, 10. Nie, ile, Boże, co ty pierdziałeś dzisiaj, Pabellus? Cholera, 6, 70. O, Kiniusia. Cześć, Kiniusiu. Już po tym? Już po zajęciach? O, mogę zamówić. Ja kuźwa nie wytrzymię z tym ciulem, no. Na narwaną kawę to trzeba tam... A, już nie mogę położyć. Gdzie ta kawa była? Gdzie kawusia jest? O, jest i ona. Dobra, porozkładałem. Wyobraźnia nie ma futerka. Chyba raczej nie będę dopytywał, o co chodzi, ale okej. Co, parmezan wyszedł? Trudno się mówi. Tam kolega jest wolny. O kota. Mówiłem, że nie będę dopytywał, no to... Kinga. Paweł, ojty, ty zoboczusku. Co ja, kurde, zrobiłem, jak ja o nic nie zapytałem, ty? Iza, ja z moimi dwoma kotami to mam Armagedon wieczorami, a trzeci na balkon przychodzi wieczorami. Aha, o. O. Patrz, najpierw do mnie ma wąty, a teraz do Jezusa. O, ja nie wiem, Kinga, co ty na tych zajęciach dziś robiłaś i co badałaś. Następnym razem bierz maskę. Maniakel, kot taki na czterech łapach futrzak miałczy i prosi o mleko. A to niektóre panie tak właśnie też się zachowują i też są futrzakami. Tylko, że to już takie panie, wiecie, takie... Ja takich nie spotkałem nigdy. Widziałem tylko w internetach. Kinga, od piątej na nogach, nie czepiaj się mnie dzisiaj. To może byś wolała odpocząć?
Sołtys to chyba bardziej pedofil, a nie zboczeniec. Cezarek. Jaką wartość masz ustawioną na tych restokerów? Czwórka. Maniakela, te panie miauczą, mruczą i się ocierają? Znaczy, ty mnie pytasz? Ile my kasy potrzebujemy na rozbudowę? A, 16,5 koła. A potem... A ile mamy tutaj do... A tylko jeden segment? Czy nie, dwa? Ej, dużo tych pieniędzy. Już? Pozamiataliście system? Chłopaki, to podsumujmy. No i dobra. Bardzo ładnie to wyszło. 2300. Do ciebie, bo wspomniałeś o takich, więc pytam, gdzie... A skąd ja mam to wiedzieć? Ja też wspomniałem o tym, że widziałem w internetach. Skąd mam wiedzieć, gdzie szukać? Kinga nie może odpocząć, bo life jest ponad życie. Znaczy, no generalnie, moi drodzy, to chyba Kinga będzie musiała odpocząć, nie wiem, spaćkowo, czy jakoś inaczej, ze względu na fakt, iż bo, ponieważ to już jest bardzo dobry moment do tego, żeby live'a zakończyć po 2 godzinach i nie obciążać już więcej gardła, bo potem jutro będzie problem. Dzięki wielkie za obecność. Dzięki wielkie za wszystkie łapki w górę. No i oczywiście dzisiejszym donatorom dziękuję za przepotężne wsparcie, zwłaszcza Różyczce. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.